czyli koalicja PSL i te inne, nieudana koalicja przez lata w Polsce dominowała, królowała, że to trzeba usunąć. Radio Koncita, czyli nastaw się na serwis słuchanie. Informacyjny. Poprawa w dochodach publicznych to efekt działań podejmowanych przez Prawo i Sprawiedliwość od samego początku, mówi naszej redakcji były minister finansów Paweł Szałamacha. Dzisiejsza prasa informuje, że po 6 miesiącach tego roku mamy w budżecie nadwyżkę sięgającą miliardów złotych. Takiego wykonania budżetu nie udało się uzyskać od 1992 roku, czyli od momentu, gdy resort finansów rozpoczął prowadzenie statystyk. Za nadwyżkę odpowiada wpłata blisko 9 miliardów złotych z zysku NBP za ubiegły rok oraz wyższe dochody z podatku VAT. Były minister finansów Paweł Szałamacha wskazuje, że pozytywne zmiany w dochodach to efekt szeregu zmian podejmowanych od półtora roku. Wprowadzenia chociażby pakietu paliwowego, wprowadzenia głębokiej nowelizacji ustawy VAT-owskiej i wprowadzenia Krajowej Administracji Skarbowej, czyli połączenia tego, co było kiedyś rozbite pomiędzy celników, pomiędzy skarbówką, pomiędzy Urzędu Kontroli Skarbowej. Wzrasta wobec tego dyscyplina i także chęć podatników do wyrównania podatków na czas, a także no, są szybko identyfikowane zjawiska takie no, kwary przestępcze i eliminowane po prostu. I to wszystko przynosi pozytywny efekt. Ministerstwo Finansów zaznacza, że zanotowana nadwyżka jest zjawiskiem okresowym, a na koniec roku ministerstwo spodziewa się deficytu, choć niższego niż pierwotnie zakładano. W ustawie budżetowej limit deficytu oszacowano na 59 miliardów 300 milionów złotych. Od 6 do 8 zł zapłacimy za abonament RTV. Opłata ma być doliczana miesięcznie do podatku PIT lub składki na KRUS. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dobiegają końca prace nad ustawą, która kompleksowo ureguluje kwestię modelu finansowania mediów publicznych. Obecnie trwają procedury, które mają ułatwić jej wprowadzenie. Resort Kultury obawia się, że nowa ustawa zostanie objęta przez Komisję Europejską obowiązkiem notyfikacji jako pomoc publiczna. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski w rozmowie z Radiem Maryja poinformował o szczegółach projektu. Pracujemy nad tym, żeby jak najszybciej te wszystkie problemy rozwiązać i tę ustawę jak najszybciej będziemy także chcieli przeprocedować przez Sejm. Nowy model polega na tym, że składka abonamentowa będzie doliczana albo do PIT-u, albo KRUS-u. Dlatego, bo wszyscy Polacy płacą albo PIT, albo KRUS, w zależności od tego, czy ktoś jest rolnikiem lub nie. I będzie to około 6-8 zł doliczane miesięcznie do jednej lub drugiej składki. Nie wiadomo, kiedy projekt wejdzie pod obrady rządu. Według wstępnych założeń Ministerstwa Kultury nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od początku 2019 roku. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przyjęła nowy harmonogram przesłuchań kolejnych świadków. Rozpoczną się one 12 września. Na liście znalazły się nazwiska 14 osób. Wśród nich jest prezydent Gdańska. Byli wysoko postawieni pracownicy Amber Gold, OLT Express Regional, a także byli dziennikarze Tygodnika Wprost. Dodatkowo na 24 października planowane jest drugie przesłuchanie Marcina P., twórcy piramidy finansowej. W tym zakresie mamy do przesłuchania po pierwsze część pracowników spółek Amber Gold, tych takich istotniejszych z punktu widzenia prac komisji. Tutaj może powinnam powiedzieć na początek, że wrześniowe przesłuchania rozpoczniemy od pana prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Następnie będą osoby, które pojawiły się na tych nagraniach, czyli pan Emil Marat i Paweł Kunachowicz. Jest tutaj również przewidziany m.in. prawnik Marcina Pełka Daszuta i będziemy kończyć ten wątek w październiku panem Sylwestrem Latkowskim i Michałem Majewskim. Mówiła przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold Małgorzata Wasserman. Amber Gold powstała w 2009 roku. Z założenia miała inwestować w złoto i inne kruszce. Jednak pieniądze ulokowała w liniach lot OLT Express. Te upadły po kilku miesiącach, a w 2012 roku Amber Gold ogłosiła likwidację. Małżeństwo P. oszukało 19 tysięcy klientów na kwotę 851 milionów złotych.
wypadku polskiego autokaru w Serbii zginął jeden z kierowców, poinformował organizator podróży. Mężczyzna miał 50 lat. Do tragedii doszło na trasie Subotica-Nowy Sad. Autobusem jechało 50 pasażerów, w tym 27 dzieci w wieku od 13 do 16 lat, wracających z wakacji w Grecji, oraz 3 kierowców. Rannych przetransportowano do szpitali. Pasażerowie są przewożeni obecnie do pobliskiej restauracji i hotelu, gdzie będą mieli zapewnione wyżywienie i schronienie. Według Anny Białek z poznańskiego biura podróży przyczyną wypadku mogły być rozsypane ostre przedmioty na jezdni. Pojazd ma przebitą oponę. Autokar prowadził doświadczony kierowca. Pojazd miał wszystkie badania i certyfikaty. Miał 2 lata. Z Polski wysłane zostały już autokary, które dojadą na miejsce za około 10 godzin. MSZ poinformował, że osoby zaniepokojone losem bliskich mogą dzwonić pod numer kontaktowy +38 16 33 28 456. W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz i burze. IMGW wydało ostrzeżenie 2 stopnia przed burzami z gradem dla województw mazowieckiego i podkarpackiego. Alert 1 stopnia ogłoszono dla województw śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Temperatura od 20-23 stopni na północnym zachodzie do 29 stopni na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany. W czasie burz w porywach do 80 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali. Ciśnienie będzie rosnąć. To były wiadomości w Radiu Maryja. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15 to wolontariat w służbie chorym. Naszymi gośćmi będą Monika Kwilińska, koordynator wolontariatu Fundacji Światło w Toruniu oraz wolontariusze Monika Setzler i Marta Wojciechowska. Natomiast o 21.30, jak w każdy wtorek, audycja dla małżonków i rodziców, gościć będziemy Ewę i Ireneusza Rogalów, inicjatorów i moderatorów Różańca Rodziców za Dzieci. Temat: doświadczenie nadziei, miłości i mocy Bożej. Zapraszamy. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Zbrodnie OUN, UPA to ludobójstwo. Ukraińscy nacjonaliści okrutnie mordowali naszych rodaków tylko za to, że byli Polakami. Dodatek specjalny Instytutu Pamięci Narodowej. Ukraińska blokada. Ani o krok naprzód nie posunęły się negocjacje z Ukrainą, która wstrzymuje polskie ekshumacje. Polscy negocjatorzy oczekują interwencji na poziomie najwyższych władz państwowych. Biskupi, błogosławmy Polskę. Pełny tekst homilii księdza arcybiskupa Jana Romeo Pawłowskiego wygłoszonej podczas 26. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Polacy byli okłamywani. O sensacyjnych zeznaniach przed komisją badającą reprywatyzację w Warszawie mówi jej szef, wiceminister Patryk Jaki. Walka o życie Charlie'ego. Choremu chłopcu z Anglii lekarze odmawiają prawa do życia. Setki tysięcy osób staje w obronie małego Charlie'ego, czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
11 dzień miesiąca lipca, wtorek. Przed mikrofonem z Państwem wita się ojciec Piotr. Zapraszam na audycję aktualności dnia. Droga odbudowy polskiego państwa, które ma służyć wszystkim Polakom, będzie kontynuowana, mówił wczoraj w Warszawie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wczoraj odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary tragedii smoleńskiej. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, ci, którzy próbują odebrać nam prawa obywatelskie, którzy próbują odebrać prawa katolikom, kościołowi, pewnie sądzą, że będę się nimi zajmował. Nie, proszę Państwa, ja im tylko podziękuję, bo dawno takiej frekwencji nie było. I w katedrze, i tutaj. Dawno nie było tylu księży koncelebrujących mszę. Także mogę powiedzieć dziękuję. A to, że Lech Wałęsa, no widocznie nie mają innych autorytetów. Można im współczuć. Natomiast my będziemy kontynuowali swój marsz. Aż do momentu, kiedy tu niedaleko stąd staną pomniki. Stanie pomnik prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Stanie pomnik upamiętniający wszystkich, którzy polegli w katastrofie smoleńskiej. I wierzę, że chociaż to, mam nadzieję, stanie się już za taki czas, który mierzy się w miesiącach, a nie latach, że wtedy już będziemy też dużo więcej wiedzieli o przyczynach tej katastrofy, o tym, co się stało. Bo przecież badania, poważne badania prowadzone w skali międzynarodowej są w toku. I będziemy wiedzieli, było tak, czy było tak. Być może jeszcze nie wszystko, ale na pewno już bardzo dużo. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, nasza misja się skończyła. Ale nikt nam nie zdoła w tym przeszkodzić. Na szczęście polskie państwo jest demokratyczne i nie jest już terrorystyczne. I ta droga odbudowy polskiego państwa, które ma służyć Polakom, wszystkim Polakom, będzie kontynuowana. I będzie kontynuowana droga odbudowy sprawiedliwości, która już dziś przyniosła bardzo znaczące zmniejszenie różnic społecznych. Będziemy szli w odwrotną stronę niż ta, do której, czy po której prowadzili nas nasi poprzednicy z krótkimi przerwami przez wiele lat. Drogi, której szczegóły, poszczególne afery, poszczególne przestępstwa są coraz lepiej społeczeństwu znane. I jestem przekonany, że będą znane za jakiś czas jeszcze lepiej i że będą konsekwencje, że będziemy mogli powiedzieć, że ten niedobry czas się skończył, że czas dobrej zmiany jest czymś, co na trwałe zmieni Rzeczypospolitą. Uczyni ją państwem naprawdę silnym, naprawdę podmiotowym na arenie międzynarodowej, naprawdę dumnym. Mieliśmy tego już pierwsze bardzo poważne objawy. Mieliśmy tego dowody. Dowody na to, że ta polityka prowadzona przez rząd, prowadzona tutaj w tym pałacu przez prezydenta Rzeczypospolitej, przynosi rezultaty. I tych rezultatów będzie coraz więcej. Bądźcie pewni, tylko nie możemy
się zawahać. Nie możemy schodzić z tej drogi, którą idziemy. Odbudowy polskiej demokracji, czynienia jej realną, odbudowy polskiego społeczeństwa, odbudowy polskiej wspólnoty, polskiego narodu, który jest jeden i musi być jeden, ale który musi być czymś rzeczywiście istniejącym, co naprawdę łączy i w sferze ducha, jak niedawno mówiłem, i w sferze materialnej. Powtarzam, będziemy szli tą drogą i wiemy, że mamy przeciwników w ogromnej mierze ludzi wprowadzonych w błąd, naiwnych czy po prostu niemądrych, ale zwyciężymy, bo prawda zawsze kiedyś zwycięża, bo zwycięża Polska. W aktualnościach dnia, drodzy Państwo, wysłuchaliśmy przemówienia prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, które zostało wygłoszone w dniu wczorajszym przed Pałacem Prezydenckim na zakończenie Marszu Pamięci o ofiarach tragedii smoleńskiej. W Radiu Maryja przed nami kolejny temat w audycji aktualności dnia. Na antenie Radia Maryja witam bardzo serdecznie pana profesora doktora habilitowanego Włodzimierza Osadczego, dyrektora Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Ukrainikum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Szczęść Boże, panie profesorze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże państwu. Panie profesorze, dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia przypada także rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli z 1943 roku, podczas której na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach. Na początku tej naszej rozmowy warto sięgnąć po fakty, a zatem faktografia, panie profesorze. Tak, dzięki wysiłkom środowisk patriotycznych, kresowych udało się wywalczyć to, że dzień 11 lipca stał się na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa, ludobójstwa dokonanego na obywatelach przez ukraińskich nacjonalistów. Podkreślam ten moment nieprzypadkowo, dlatego że no niestety jest to rocznica, która wzbudza dużo i do dnia dzisiejszego kontrowersji. Przed chwilą też byłem w trakcie oglądania wydarzeń, które mają miejsce w tej chwili w skwerze wołyńskim, które mają upamiętniać dzisiejszy dzień. Razem z tym no, pozostaje spory niesmak i spory brak jednak prawda, tego zadośćuczynienia względem pamięci i względem majestatu tragedii, która wydarzyła się dnia dzisiejszego. Dzień dzisiejszy, 74 lata temu, to była niedziela, Dzień Pański, zgodnie z przykazaniami Bożymi w tym katolicy mieszkający na Kresach, na Wołyniu udali się do świątyń, żeby oddać cześć Panu i żeby spełnić swój obowiązek chrześcijański. Natomiast przez oprawców ten dzień został wybrany na dzień kaźni, na dzień mordów. W tym dniu rozpoczęło się, jak to się mówi, eskalacja. Największe przesilenie mordów w Dniu Pańskim, w dniu niedzielnym. Thank you.
polskiej sprawie informacyjnej. Informacje Tok FM. Minęła 13.21. Minęła badanie zapisza miejscowości poprawione. Zmawiam jest opinię dotyczącą badań w wieku do kobiety w zmianie do śmierci. Wszystkie nierozmowy i szczególnie czytają na wyniki odpływu. W maju ubiegłego roku przechodem został zatrzymany na wrocławskim rynku za list funkcjonariuszy. Mężczyzna był agresywny, dlatego musieli użyć paralizatora. Mężczyzna zmarł na komisariacie. Co zgłosił się wydarzeń nikt nie został ustalony. Wydarzenie zapytały się dopiero po ujawnieniu przez Tok FM dotychczasowe nagrania paralizatora. Polski konsul jedzie na miejsce wypadku polskiego autokaru w Serbii. Na trasie przedopisa na wypadku autobus Włocha 214 samolot. Podróżowanie na 5,000 w wieku 14 do 15 lat. Polskiego Biura Podróży, które organizowało wycieczkę, poinformowało, że nie było grupy kierowca, który w momencie wypadku nie prowadził. Na informalnym spotkaniu około 30 ministrów wskazał za miejsce państwa OBWE, szefy dyplomacji Austrii wezwał do przezwyciężenia wewnętrznych różnic tej organizacji i podkreślił, że warunki zabudowały same listy działy, które podstawiły w trakcie wejścia do konferencji. Wreszcie nieformalnego spotkania o kulturze budowy zaufania między wschodem a zachodem zajmuje także migracją walki z terroryzmem oraz kwestią praw człowieka. Spotkanie wyszło między innymi rosyjski minister spraw wewnętrznych Sergiej Ławrow. Teraz to wszystko apelowało o informacje o czasami o 13.40. Dzisiaj w połączeniu spodziewaniem się przelotowe deszcze na południu wschodzie państwa głowowo, czyli spodziewaniem się przed także przedglądem. Będzie to sporo chmur, choć lokalnie w ciągu dnia będzie się przejaśnić. Na termometrach oczy 21 stopni w Trójmieście, przed tym 24 w Gorszowie, Wrocławiu i Zakopanem do 28 stopni w Lublinie. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. No bo tu jest, pokazuje strzałka i podpisz się tutaj. Pierwsza sprawa, imię, nazwisko, drugie. No.
A drukowane, dobra. W naszej kontynuacji. Natomiast jakie to ma przełożenie na społeczeństwo, na wrażliwość społeczeństwa? Gdybym nie włączył TVP Info, które wyłącznie w tej chwili transmituje to wydarzenie, to bym nie wiedział o tym. Przed kilkoma dniami znów już odbyło się kilka wydarzeń z tym związanych. Wszystko to jest w rozsypce. Nie ma majestatu, nie ma wielkości, nie ma wielkości postawy państwa polskiego. Nie ma głosu prezydenta bezpośrednio, który by wybrzmiał w tym dniu, w tym miejscu z należytą siłą. Nie ma głosu episkopatu, konferencji episkopatu Polski. Wiemy, że zginęło w sposób bestialski ponad 100 tysięcy katolików, członków Kościoła Polskiego. Przypomnę, że w diecezji łódzkiej, która jest nieopodal nas, od kilkunastu bodajże lat jest odprawiana msza, ta niedokończona msza. Pamiętamy, że to na początku mówiłem o rzeziach, początkach rzezi, które dotknęły kościoły. Czyli prawda, w wielu sytuacjach msze święte, które były odprawiane w tym niedzielnym dniu przez kapłanów, zostały przerwane. A więc w diecezji łódzkiej, bezpośrednio dotkniętej tym straszliwym ludobójstwem, została przez na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej, prawda, w drugą niedzielę lipca wprowadzona specjalna msza święta pamięci ofiar ludobójstwa. Cicho, jeszcze kiedy nie mówiło się o tych wydarzeniach w sposób głośny, jak to teraz mówimy, ksiądz biskup Trofimiak, ówczesny ordynariusz diecezji, wyjednał stolicę. Jest to wydarzenie, które ma miejsce z roku na rok, które gromadzi niezbyt specjalnie rozbudowane grono wiernych i tak dalej, bo Łódzki, jak wiemy, Woliń jest teren, na którym Polacy stanowią znikomą mniejszość. Nie wzbudza to też większego zainteresowania przejeżdżających z Polski. Nie ma tłumu, który by przejeżdżały i tak dalej. Pytanie moje jest takie. Czy nie warto byłoby też w Kościele Polskim na szczeblu konferencji Episkopatu Polski taki dzień, kiedy msze święte zostały przerwane w Kościele Polskim? Jeszcze raz podkreślam, diecezja łódzka była integralną częścią Kościoła Polskiego. Wprowadzić tą mszę, żeby prawda, wszyscy wierni na terenie całego kraju w modlitwie się solidaryzowali z ofiarami, z kapłanami, których liczby prawie że 200, kapłani i siostry zakonne, którzy zginęli w tych okrutnych czasach. Więc czy to, co czynimy, to, co się dzieje w tej chwili, jest wystarczające, żeby oddać cały dramat i zadośćuczynić względem zbrodni, która była w tamtych czasach uczyniona. To pytanie, mi się wydaje, że tutaj jako społeczeństwo musimy się zmierzyć z tym. Panie profesorze, ten dzień to oczywiście także czas tej refleksji, o której pan powiedział, koniecznej refleksji do podjęcia dotyczącej relacji polsko-ukraińskich. Wiemy, że one są bardzo napięte, bardzo trudne. Prawda musi być tym zasadniczym fundamentem, na którym będziemy wznosili te nasze wspólne relacje. Tymczasem wiemy, że tych działań po naszej wschodniej granicy, działań nacjonalistycznych wymierzonych przeciwko Polsce jest podejmowanych bardzo, bardzo wiele. Znaczy, działania są pochodną od pewnej sytuacji, która w tej chwili się utrwala na Ukrainie. Mianowicie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy integralny nacjonalizm, symbolami którego są Bandera i Szuchewicz i inni oprawcy, odpowiedzialni w sposób bezpośredni albo też moralny za to, co się wydarzyło, są wynoszeni na piedestały w sposób dosłowny. Chociażby nazwanie ulic, głównych ulic w Kijowie, imionami tych bohaterów, bo może o tym świadczyć. Chociażby, prawda, kolejne demarsze związane z wypowiedzią pana ministra Waszczykowskiego na szczeblu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które się nie zgadza z tym, że Bandera jest postacią negatywną, z którą Ukraina nie wkroczy do Europy i tak dalej. Więc mamy do czynienia z tym, że społeczeństwo ukraińskie jest kształtowane w jednoznacznym duchu. Nie jest to tylko margines, który kształtuje, dajmy na to, tradycyjnie skażony duchem nacjonalizmu tereny Ukrainy Zachodniej, tylko jest to duch, w którym się kształtuje nowoczesne państwo ukraińskie bezdyskusyjnie.
bezdyskusyjny. I w tej chwili jakie mamy możliwości współpracy, tworzenia partnerstwa strategicznego z państwem, które wybrało sobie taką, a nie inną drogę. No, wiemy, że na łamach tego czy innego pisma się pojawiają jakieś wypowiedzi, prawda, czy pan prezes Kaczyński, czy pan minister Waszczykowski powiedzieli to czy inne, prawda, na łamach jakiegoś pisma. Natomiast nie widzimy, prawda, reakcji stanowczej i jednoznacznej, gdy chodzi o to, jaka jest polska racja stanu, jaki jest polski stosunek. Przepraszam, wspomniałem też o tym nobliwym gremium, które jest dla nas katolików drogowskazem, mianowicie Konferencji Episkopatu Polski. Wspomniałem, słuchaliśmy się w głos biskupów przed kilkoma miesiącami, który przestrzegał przed herezją nacjonalizmu w społeczeństwie polskim. No wiemy, że te sprawy nacjonalizmu są bardzo ważne, jest to wypaczenie, natomiast w znacznej mierze też nagłaśniany jest są na wyrost. Natomiast w sytuacji, kiedy za wschodnią granicą bezpośrednio nacjonalizm przeszkadza w funkcjonowaniu Kościoła katolickiego, nacjonalizm nie pozwala na to, żeby dokonać godziwego pochówku ponad 100 tysięcy szczątków ludzkich, katolików, więc prawda, milczenie w tej chwili na szczeblu, prawda, tym najwyższym episkopatu jest czymś, co no, zdumiewa, co zadaje pytanie, dlaczego my nie słyszymy tego głosu, który jest dla nas ważny. Politycy są podzieleni, politycy są uzależnieni od różnych uwarunkowań. Wiemy, że politykom przyświecają różne wizje i strategiczne, i geopolityczne i są gotowi poświęcać wiele, w tym też i pamięć. Ale czy na szczeblu Kościoła taka sytuacja jest, powinna być? To jest moje kolejne pytanie. Więc prawda, musimy sobie zadać tutaj przede wszystkim, musimy uderzyć w pierś jako katolicy, jako społeczeństwo polskie i zadać sobie pytanie, co robimy, żeby nasz partner strategiczny się zmienił. Prawda? Jest to wielka krzywda dla nas, ale jest to też wielka krzywda dla Ukrainy. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy, żeby Ukraina rozwijała się jako społeczeństwo europejskie, społeczeństwo przyszłościowe, powinno mieć sobie sprawę z tego, że na terenie tego państwa są szczątki ponad 100 tysięcy osób niepogrzebanych. I nie jest to problem tylko Polaków, a jest to problem obywateli tego państwa, na terenach którego w tej chwili, prawda, tak wielkie zaniedbanie się dzieje. Jeżeli to nie będzie uporządkowane, trudno się spodziewać, że społeczeństwo to dostąpi jakiejkolwiek normalności. Wiemy, że dość często w polityce Polski Ukraina była traktowana instrumentalnie, jako narzędzie pewnej walki z Rosją, jako też czynnik, który miałby doprowadzić do większych kłopotów dla Rosji, żeby, prawda, wyrządzić jakieś przykrości Rosji, prawda? Natomiast musimy sobie zdać sprawę, czy jesteśmy uczciwi w tej chwili, czy życzymy naprawdę chińskiego, czy chcemy wyrządzić z kosztem społeczeństwa ukraińskiego, które jest w tej chwili takie, a nie inne, uzyskać jakieś krótkofalowe, bo to są krótkofalowe korzyści. Na nieprawdzie, jak też dzisiaj było powiedziane w wystąpieniach, nie pamiętam, kto mówił, chyba prezes IBN-u, nigdy nie doszło, czy minister obrony narodowej, nigdy nie doszło do prawdziwego pojednania. Więc prawda, im bardziej stanowcza, jednoznaczna i bezkompromisowa będzie pozycja władz polskich, tym władz i społeczeństwa, w tym też Kościoła, chciałbym raz jeszcze podkreślić, tym bliżsi będziemy do pojednania, tym bliżsi będziemy do tworzenia tej konstrukcji, która jest właściwa, która by odwoływała się do tradycji chrześcijańskiej, tradycji Rzeczypospolitej, tradycji wielkiego państwa, w którym nie było miejsca dla zbrodniarzy, dla zbrodniczych ideologii, tylko była, prawda, wielka idea przedmurza chrześcijaństwa, wspólnego łączenia się w wielkiej idei. I ten dzień dzisiaj jest takim sprawdzianem, w jakim stopniu jesteśmy, prawda, uczciwi i chcemy, żeby osiągnąć też ten cel doczesny, prawda, wielkości politycznej
Polski, Ukrainy, innych krajów, które muszą się odnaleźć między różnymi potęgami na wschodzie i zachodzie, które niekoniecznie są przychylne dla naszych państw. I do tego wspomnijmy także, panie profesorze, także bardzo niebezpieczny incydent. Niektóre środowiska ukraińskie chcą wydalenia księdza arcybiskupa Mieczysława Krzyckiego, metropolity lwowskiego z Ukrainy, między innymi za te słowa prawdy wypowiadane w kontekście rzezi wołyńskiej. Była konferencja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przed kilkoma dniami, która została oszkalowana też przez zwolenników ideologii banderowskiej, na której był obecny ksiądz biskup Buczek, który powiedział, zresztą zacytował bardzo ciekawe cytaty, że słowa arcybiskupa Mokrzyckiego powtarzały tylko to, co wcześniej powiedział świętej pamięci kilkadziesiąt dni temu zmarły kardynał grecko-katolicki Lubomir Huzar. Że prawda, zbrodnia nierozliczona pociąga klęski, prawda, doczesny dla każdego narodu. Czyli nie jest tutaj nic nowego. To są rzeczy znane. To są rzeczy, prawda, głęboko osadzone w teologii, które są powtarzane przez hierarchów różnych obrządków, różnych katolickich tradycji. Natomiast to, co się dzieje do dnia dzisiejszego z Kościołem Rzymskokatolickim na Ukrainie, te nagonki wobec księdza arcybiskupa Mokrzyckiego, które no chwilowo się wyciszyły, natomiast które nie uzyskały należytej też reakcji ze strony różnych środowisk w Polsce. No, dzięki temu, że media toruńskie nagłośniły tę sprawę, bardzo dziękuję za zaangażowanie i wrażliwość. Natomiast i głos biskupów by tutaj by się przydał, prawda, i głos społeczeństwa, i głos MSZ-u, i głos, prawda, innych struktur. Że nie wolno prześladować za słowo, za prawdę. Zresztą nie jest to wypadek odosobniony. Wiemy, że przed kilkoma miesiącami został wydany zakaz wjazdu na Ukrainę panu inżynierowi Koguciukowi, znanemu działaczowi kresowemu z Lublina, który jechał zapalić znicze pamięci na grobach przodków. Natomiast ta sprawa jakoś została przemilczana. Na 5 lat działacz, który aktywnie się angażował w upamiętnienie ofiar ludobójstwa, dostał zakaz. Jaka jest nasza reakcja? Pamiętamy, że prawda bardzo mocno wzburzyła decyzję władz Ukrainy o zakazie wjazdu na Ukrainę dla pana prezydenta Przemyśla Homy. Była jednoznaczna reakcja na najwyższym szczeblu. Natomiast prawda, czy jest to jednorazowy jakiś odruch? Czy dalej będziemy przyzwalać na to, że mówienie prawdy jest podstawą do represji? To jest pytanie i do nas należy, że prawda, albo poświęcamy czy księdza arcybiskupa, czy pana inżyniera, czy inne postacie, czy stanowczo się wypowiadamy. Są wszystkie możliwości, prawda, i medialne, i polityczne, i inne, żeby nie dać, nie pozwolić, żeby nieprawda zwyciężyła prawdę. I tutaj bardzo liczę, ojcze, na to, że wspólnie będziemy świadectwo tej prawdzie dawali. Oby ten dzień rzeczywiście wydał dobre owoce wynikające z zatrzymania się i podjęcia właściwej refleksji, ale także i działań dotyczących prawdy historycznej w tym wymiarze, chociażby tej rzezi, dramatycznej rzezi wołyńskiej. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Będziemy powracali do tych bolesnych i trudnych tematów, ale trzeba o nich mówić, aby rzeczywiście udało się zbudować lepsze jutro. Pozdrawiam gorąco. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja w aktualnościach dnia z panem profesorem, doktorem habilitowanym Włodzimierzem Osadczym, dyrektorem Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Ukrainikum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Pamiętasz, panie?
Boże, nad wołaniem łunę krwawą i ten krzyk z płonącej chaty mordowanych przez sąsiadów. Chyba byłeś w tamtej porze gdzieś po innej stronie świata, to byś pewnie się zasmucił i przystanął i zapłakał. Czy pamiętasz, gdy hańbili córkę jego banderowcy jak zwierzęta? On na drzwiach ukrzyżowany błagał, zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skłuli oczy bagnetami. Widziałeś, Ojcze Święty, patrząc z góry przez firmament, dzieci śliczne jak aniołki na sztachety powbijane. Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z Tobą, Boże? One przecież takie małe, zbłądzą same w tych przestworzach. Zadowolenie piosenkami. Czy pamiętasz, panie?